Cześć, jeżeli otworzycie sobie konto demo na MetaTraderze 4, to najczęściej to konto wygląda dokładnie w ten sposób, jak widzicie na filmiku. I teraz powiem Wam, że na bazie swoich doświadczeń uważam, że to jest bardzo właściwe ustawienie, więc teraz szybko pokażę, jak sobie troszeczkę dostosować. Przede wszystkim to wszystko, co tutaj widzicie, zaznacza się gdzieś, włącza się albo wyłącza z tych tutaj poleceń, z tych okien. I tak od razu proponuję, żeby sobie wyłączyć narzędzia, żeby sobie wyłączyć terminal. Zaraz zobaczymy paski narzędzi, pasek wykresów, rynek, żeby sobie wyłączyć, można to wyłączać stąd, można też tutaj krzyżyk kliknąć. Tutaj pozostałe rzeczy też powyłączałem. Do tego zawsze można wrócić, bo wystarczy włączyć narzędzia i one ci się, tutaj właściwą opcję i tutaj ci się pojawia. Na początek proponuję też sobie trochę do poklikać, wtedy będziecie widzieli, co odpowiada za co, prawda? Natomiast ja generalnie do tradingu uważam, że to jest niepotrzebne. Jak ustawiłbym platformę do tradingu? Otóż dla każdego, na początek bardzo roboczo, dla każdej pary wybrałbym jeden ekran. Czyli jeżeli grasz na danej parze, na przykład na funcie do dolara, to wybrałbym tylko funta do dolara. Tak się zamyka wykresy, tak zostawia się jeden. I teraz wybrałbym tak, że ja lubię tak robić, że zostawiam albo 3, albo 4 wykresy. Zostawiam sobie na pewno godzinowy. Usuwam wszystko, co jest na wykresach, bo uważam, że one są niepotrzebne, że to jest niepotrzebne. Pozostawiam sam wykres. Jeżeli i teraz tak, jak formatuję wykres? Usuwam całą tą siatkę. Ja też dalej uważam, że to jest niepotrzebne, tylko te linie tylko mącą wzrok, męczą wzrok i to jest niepotrzebne. Więc wchodzimy we właściwości, klikamy sobie w ogólne, w pokaż i teraz wyrzucamy pokaż siatkę, już nie ma, można zostawić pokaż poziom tradingu, przyciski szybkiego handlu, linię bid, można pokazać linię ask też i myślę, że nawet fajnie jest pokazać te dwie linie, pokaż linię last price, myślę, że to już nie jest tak bardzo potrzebne, ale okej, nie, niech zostanie. Wtedy wykres wygląda w ten sposób. W zależności od tego, co lubicie, można zostawić sobie czarne tło albo białe tło. Ja generalnie używam raczej czarnego tła, chociaż rzeczywiście w tej chwili też się zastanawiam nad tym, czy ma być tylko czarny, czy ma być też białe i co jest lepsze. Mam wrażenie, że czarne tło mniej męczy wzrok, a do tego sobie można dodać odpowiednio, dobrać odpowiednio kolor tych świeczek. Jeżeli będzie świeczka, jeżeli widzicie świeczki do góry, słupek do góry i świeczka jest wzrostowa, no to dałbym jeden kolor. Jeżeli słupek jest w dół i jeżeli świeczka jest niedźwiedzia, no to dałbym na przykład czerwony. Ale kolory sobie możecie dobierać tak, jak Wam się podoba, żeby Wam to wzroku nie męczyło. Być może taki dobór kolorów, zresztą o samych kolorach może jeszcze porozmawiam w innym filmiku, natomiast tak to się robi. I teraz tak, mamy już przygotowany wykres godzinowy. W ten sposób ustawiam jeden. I teraz co jest ważne, zapisuję sobie ten wykres, szablon tego wykresu, czyli klikam prawym przyciskiem myszki na wykres, nacisk szablon i daję zapisz szablon. Wtedy on domyślnie to zapisuje w folderze szablony, w folderze MetaTradera. Nazywam to od waluty i od daty, kiedy ten szablon został przygotowany. Dzisiaj jest 20 maj, więc zgodnie z tym zapisuję sobie szablon i już jest zapisany. I teraz co się dzieje? Kiedy wstawiam sobie z pliku nowy wykres, oczywiście tej samej pary, ustawiam go sobie tutaj i to będzie mój wykres godzinowy, przepraszam, wykres dzienny. Tutaj widać, że jest godzinowy jeszcze, tak jak i tutaj, więc zaznaczam ten wykres jako aktywny i zmieniam go na, ok, zmieniam go sobie na wykres dzienny. I co robię teraz? I robię jeszcze jedną rzecz, dodaję ten szablon, czyli dodaję zapisz, załaduj szablon. Wybieram sobie, on domyślnie wybiera mi ten sam folder. Wybieram ten szablon, daję otwórz i już mamy ten sam szablon, ale na wykresie dziennym. I to samo robię dla wykresów
5-minutowych i minutowych, czyli robię, otwieram nowy wykres funt do dolara, przeklikuję go na 5 minut, 5 minut, jeszcze raz te menu wyświetlam prawym przyciskiem myszki, wybieram sobie szablon, szablony, załaduj szablon, funt do dolara z 20 maja. Już mamy 5-minutowy wykres w tym samym układzie. Dopasowuję go sobie do ekranu. I pozostał nam jeszcze wykres minutowy. Znowu funt do dolara. Godzina, więc robimy na minutę. Szablon. I w ten sposób mamy dograny wygląd MetaTradera. Dograny wygląd MetaTradera. I teraz, żeby tego nie stracić, to zapisujemy sobie tutaj na dole. Zapisujemy to jako zapisz jako. I teraz wpisujemy GBP USD, na przykład, nie wiem, scalp. I tu możecie sobie dowolne dodać dowolną nazwę, tak żeby Wam się podobało. Ja daję fund do dolara scalping, ok. I teraz, kiedy następnym razem przyjdę i sobie wybiorę na przykład kurs.pl, teraz będzie takie samo, na przykład euro. Euro jest taki, ale jeżeli chcę wrócić do swojego poprzedniego, do swoich poprzednich ustaleń, to robię funt do dolara. I w ten sposób robię ustawienia dla każdej pary, dla której mam ochotę grać, czy dla której, przepraszam, mam ochotę, dla której planuję, że będę grał. Dlatego to jest istotne, żeby mieć to przygotowane. Ja też troszeczkę jeszcze bardziej to robię, zmniejszam sobie troszeczkę te dwa okna, bo one nie są aż tak istotne, to jest bardziej sytuacja poglądowa, co się dzieje na szerszych timeframe'ach, na szerszych czasookresach. A najbardziej interesuje mnie to, co się dzieje na M1 i M5. I tak zostawiam do grania platformę. Czasami zmniejszam jeszcze pasek statusu, zmieniam pasek statusu tak, żeby mieć jeszcze więcej miejsca tutaj na wykres. I tak poćwiczcie sobie, żeby przygotować sobie swoją platformę do demo, żeby w ten sposób wyglądał Wasz ekran dla par, które wybierzecie sobie do grania. W następnym filmie pokażę, jak przygotować sobie ekran, gdzie podejmuje się pierwsze decyzje związane z tradingiem w danym dniu. A za uwagę przy tym filmiku bardzo Wam dziękuję.